Bardzo gorący dzień dzisiaj mamy, więc możemy w całej okazałości, w pełnym słońcu pokazać Wam w końcu naszą elewację. Do naszej elewacji użyliśmy tak naprawdę raz, dwa, trzech kolorów. I tak jak widzicie, mamy również element dekoracyjny, jakimi są lamele czy ryfle. Co to jest? To akurat są ryfle. Ryfle chyba, nie? Do wyboru lamele. Zaraz do tego przejdziemy. Całej elewacji wyszło tam około 220-230 metrów i zdecydowaliśmy się na tynk silikonowy z firmy Nordpol. Z firmy Nordpol z tego względu, że nasz wykonawca po prostu na takim tynku pracuje, z nimi współpracuje, więc uznaliśmy, że nie ma problemu, my i tak się jakoś nie skupialiśmy na tym i nie spinaliśmy, co wybrać, skoro wykonawca na takim pracuje, wie jak się to robi, no to zdecydowaliśmy się na Nordpol. I jeżeli chodzi o nasz kolor brudny biały, tak zwany, czyli to jest kod C119, zaraz przejdziemy z bliska, zobaczycie jak to wygląda. Jeżeli chodzi o szarość, którą też widzicie w tamtym miejscu, to jest P66, czekajcie, mam zapisane, zaraz sobie tutaj przypomnę, tak, P66 i dodatkowo mamy zrobione cokoły taką żywicą i żywica jest w kolorze, już Wam mówię, A64, więc możemy przejść tutaj bliżej do naszej struktury, żebyście zobaczyli co i jak. Jak widzicie, no tutaj nie jest jeszcze ogarnięte, to muszę w końcu zrobić, zamówić tą kostkę, ale to jak będzie chwila, będzie mi się chciało, bo łapsko mam takie, bo walczymy po prostu w ogrodzie. Jeżeli chodzi o strukturę, to chyba jest 1,5, tak mi się wydaje, ziarno 1,5, tak, no i żywica po prostu na dole. Ta żywica jest troszeczkę ciemniejsza, ta szarość jest bardziej jasna, może delikatnie, ale naprawdę tak ciut wpada w niebieski. Chcieliśmy właśnie tego uniknąć, żeby, bo wiecie, te szarości wszystkie wpadają bardzo w niebieski. Ten jest jeszcze względnie ok. Więc takie szare wstawki mamy właśnie w tym miejscu. Tutaj mamy kolor ten biały, brudny biały, on rzeczywiście widać, znaczy tak jak teraz patrzycie, no to byście powiedzieli, że on jest biały. Natomiast jeżeli byście porównali tynk biały do tej brudnej bieli, albo w momencie, kiedy był nakładany ten tynk, a wcześniej było gruntowane na biało, no to ta różnica była widoczna. Od strony południowej tak naprawdę mamy też dwa kolory, w sensie ten biały i ten szary. Nie wrzucaliśmy tutaj lameli, bo powiem Wam, że cena tych lameli to jest kosmos, więc uznaliśmy, że skoro tu jest taka część gospodarcza, robocza, no to tak po prostu to zostawiamy i między oknami wleciał po prostu kolor szary. Co tam takie oczy robisz? Patrzę na te dwa koniki wielkie. Myślałem, że chcesz powiedzieć, że to jest pająk. No nie, no konik, nie? No to możesz tutaj teraz tak odejść. Jak widzicie, szczyty postanowiliśmy sobie odciąć w szarości, żeby po prostu nadać takiego troszeczkę charakteru, wyglądu, bo nie podobają nam się szczyty w jednym kolorze. W sensie, gdyby tu był wszędzie tylko biały na trzech szczytach, no to wyglądałoby to naszym zdaniem oczywiście średnio. A głównym takim czynnikiem, który spowodował, że odcięliśmy te szczyty, był przód, więc na ten przód teraz przejdźmy. Ogólnie widać, że to jest brudny biały, nawet jeżeli nie masz białego obok, to widać. Tak? No. Okej, okay, no to może kamera tak po prostu tego nie oddaje. Zobaczcie, z przodu też mamy mały taki szczyt i widzieliśmy już nasz projekt na zdjęciach, kiedy tu jest tylko i wyłącznie jeden kolor i po prostu nam się to nie podobało. Stworzyła się tutaj taka jedna bryła, to okno, mimo że jest duże, 3-metrowe, to ono zniknęło na tej ścianie w momencie, kiedy nie było odcięcia, więc postanowiliśmy, że te szczyty zostaną odcięte. Nasz przód oprócz zabawek piksela to prezentuje się w następujący sposób, czyli biały kolor i wrzucone lamele. Już wiemy, że popełniliśmy jeden taki błąd, jak to nazwać? W sensie, no nie ogarnęliśmy tego, chodźcie tutaj, zobaczcie.
Ten glif, ta wnęka tutaj od strony drzwi nie powinna być biała. Tu powinien być generalnie lamel, natomiast lamel czy ten ryfel by po prostu tam nie wszedł, więc najrozsądniej byłoby po prostu, aby to był czarny kolor i w przyszłości pewnie tak zrobimy, kupimy farbę i tutaj tą wnękę pomalujemy na czarno, żeby zgrało się z drzwiami. Pomyślimy też nad tym glifem od bramy, ale chyba nie, bo będzie niesymetrycznie, więc będzie to tak dziwnie chyba wyglądało. A chcesz całą tą wnękę? Jeden ten pasek, nie? Zobaczymy, nie będziemy kombinować. Zastanawialiśmy się też tutaj bardzo mocno, czy nie dać tutaj też szarości, ale bardzo dobrze się nie zdecydowaliśmy. Z daleka, jak teraz Zuzia możesz odejść, myślę, że prezentuje się to w porządku. Pewnie kamera takiego obrazu nie oddaje, ale powiem wam, że jak się nadjeżdża, to widać, że znaczy widać te akcenty, więc osiągnęliśmy założony cel. I kolejna strona, moi drodzy, wygląda bardzo podobnie jak druga, z tym, że tutaj mamy dwa słupy, więc jest ten akcent właśnie tych lameli, tego drewna i myślę, że wygląda to całkiem w porządku. Zastanawialiśmy się też, w którym miejscu te szczyty odciąć, z racji tego, no, że ta podbitka wygląda jak wygląda. Nie ma też zachowanej linii, jeżeli chodzi o te podciągi z oknem, po prostu było to niewykonalne, ale myślę, że jakoś z tego wybrnęliśmy. Chodźmy tutaj na tył, będzie łatwiej. Jeżeli chodzi o tą wnękę tarasową, no to tutaj też z racji kosztów nie robiliśmy już nic więcej, żadnych dodatkowych ozdób, żadnych lameli i jest po prostu biały. Brakuje oczywiście elementów, czyli gniazdek, nie ma lamp, one są kupione, ale czekają po prostu na zamontowanie. Jeżeli chodzi o wykonanie, o jakość wykonania ekipy, która robiła, bo w ogóle ekipa, która robiła nam to, robiła nam wcześniej podbitkę i zaciągała siatkę z klejem, gdy my nie zdążyliśmy przed zimą, więc stanęli na wysokości zadania. Także pozdrawiam całą ekipę. No i co? Przejdźmy do... jeszcze jakoś wykonania. Myślę, że nie ma się do czego przyczepić. Może gdzieś tam jakieś jedno czy dwa miejsca, gdzie jest niedociągnięte. Jeżeli chodzi o padanie światła i jakieś tutaj dziwne mazy, to raczej takiej sytuacji nie ma. Nawet od tej strony południowej, tak jak bardzo często jedziecie i widzicie, nie wiem, Biedronkę albo jakieś nierówności, u nas o dziwo tego nie ma. Może to wyjdzie, albo ja źle patrzę, albo po prostu jest dobrze zrobione. Jeszcze z takich błędów, no to jak widzicie, tutaj mamy ten słup i mamy tą rynnę. W momencie, kiedy dekarze robili tutaj tą rynnę, no to oni zrobili to po prostu na środku słupa wylanego, ale my dorzuciliśmy 15 z tej strony, 5 z tej strony styropianu, no i jest niesymetrycznie. Czy na to zwracamy uwagę? Pewnie jakbym Zuzi teraz nie powiedział, to by nawet nie wiedziała, ale ja to wiecie, jestem taki, że wszystko widzę i wszystko powiem. Przejdźmy może jeszcze tutaj do tych żaluzji, bo tutaj też była taka wielka spina, jak pamiętacie, mówiliśmy, że szkoda, że nie ma tej pełnej prowadnicy, że to będzie brzydko, że tu sobie coś stawimy, albo będzie czarny kolor. Dupa, tam nic nie jest brzydko, jest ładnie czarne do białego, czarne okna. Na to w ogóle człowiek nie zwraca uwagi, wszystko działa. Było troszeczkę zabawy z tym, no bo te glify też są nierówne, ale tutaj ekipa też stanęła na wysokości zadania. Wszystkie się otwierają, zamykają, wszystko działa tak jak powinno. Zaraz przejdziemy do ceny, albo w sumie od razu przejdźmy do ceny. Jeżeli chodzi o strukturę i całą robociznę plus materiał, czyli grunt i tynk, zapłaciliśmy 14 tysięcy. Nie liczę tutaj materiałów, jeżeli chodzi o nasze ryfle. Ryfle po rabacie wyszły około
5000. Dlaczego po rabacie? Ano dlatego, że nasz serdeczny znajomy, nasz kochany znajomy z Warszawy, który zresztą też sprzedawał nam farby, handluje po prostu ryflami, lamelami z Grainplasta, bo producentem jest Grainplast, więc oczywiście udało się dogadać w kwestii rabatu, więc około 5000 zapłaciliśmy za 20 metrów kwadratowych, bo 20 metrów kwadratowych kupiliśmy tych ryfli, więc no to jest 1/3 ceny jakby pozostałej struktury, więc no cena niestety robi robotę. Dlaczego zdecydowaliśmy się na Grainplasta? Podejdźcie tutaj, zobaczcie, tutaj nie będzie tego widać, bo jest zlicowany, natomiast Zuzia jak podniesie kamerę, z góry widać, że one mają tak naprawdę tam 2 cm chyba grubości, może nawet nie, dlatego żeby nie kombinować, bo wiecie, my w ogóle nie projektowaliśmy żadnej elewacji, zostawiliśmy to na kiedy indziej, to miało być za rok, za dwa zrobione, no ale złożyło się tak, że udało się szybciej. Nie mieliśmy żadnego projektanta, wszystko poleciliśmy z głowy, jak zresztą wszystko w naszym domu. No i wcześniej nie pomyśleliśmy nad tym, że chcemy, że będzie nas stać i że chcemy po prostu lamele, więc nie zostawiliśmy grubości styropianu odpowiedniej, czyli jeżeli robicie styropian, jeżeli robicie ocieplenie i wiecie, że będą lamele, no to musicie zostawić odpowiednią grubość na stelaż i na lamel. Czyli na przykład tutaj byłaby 15 wrzucona, a tutaj u góry już by była 20, dzięki czemu zlicowałoby się nam wszystko, w sensie te dwie części. Z racji tego, że tak się nie zadziało, to postanowiliśmy, że żeby nie bawić się, żeby nie ingerować już w tą elewację, że będziemy kleić po prostu takie lamele. Je się klei, nie ma żadnego stelaża, jest normalny klej, potem się je maluje. No i co mogę wam powiedzieć teraz o tych lamelach, o tych ryflach? No powiem wam, że generalnie kolor z próbnika nie ma w ogóle nic wspólnego. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, one są tak pomazane delikatnie, bo chcieliśmy uzyskać taką chociaż namiastkę koloru drewna. Tutaj pewnie będzie to lepiej widoczne. Natomiast jeżeli pomalowalibyśmy to trzeci raz, no to byłaby taka jednolita struktura. Z bliska moim zdaniem wygląda to średnio, natomiast na elewację patrzy się z daleka i nie chodzisz i nie patrzysz w ten sposób. Więc ogólny efekt jest naprawdę bardzo zadowalający i jest w porządku. Miało być tak trochę na bogato i tak, nie wiem, no tak wyszło. Natomiast sam produkt pozostawia wiele do życzenia, jeżeli chodzi o samą obróbkę, o malowanie. No i kolejna sprawa, jeżeli firma, która zajmuje się elewacjami i takimi elementami, wypuszcza nowy produkt, bo to jest nowy produkt i robi go tylko w 2-metrowych odcinkach, no to troszeczkę słabo, bo w zasadzie wszędzie macie więcej niż 2 metry i tak jak tutaj na przykład możecie, Zuzia, możesz pokazać, jest docinka, jest łączenie. Oczywiście te łączenia można sobie tym klejem, który kleicie, szpachlujesz, szlifujesz i malujesz, no ale to nigdy nie będzie wyglądało tak, jak wyglądać powinno, no ale jakby dużego wyboru tutaj nie mieliśmy. Całość z daleka wygląda super, nie ma żadnego problemu, no z bliska, tak jak mówiłem, pozostawia troszeczkę do życzenia. Także koszt tych lameli był taki sam po rabacie, jakbyśmy kupowali normalnie takie lamele z PCV-ki. Generalnie powiem wam, że te PCV-ki mają chyba tylko 3 czy 4 kolory. Jeżeli któryś wam się podoba i macie przygotowane po prostu elewacje, to ja bym raczej kierował się ku temu, żeby zrobić lamele z PCV. Nam się ani nie podobał żaden kolor, w sensie nie pasowałby do tej całości, którą już stworzyliśmy, ani nie mieliśmy technicznej, znaczy była techniczna możliwość, ale nie chcieliśmy rzeźbić, więc zdecydowaliśmy się na coś takiego. Także co można powiedzieć odnośnie elewacji? Wrzucę wam jeszcze za chwilę jakieś przebitki, jak to wygląda. Obejdę cały dom dookoła, możecie dać znać, czy wam się podoba, czy się nie podoba, czy cena jest w porządku, czy też nie. Tam wyszło około 65 chyba złotych za metr kwadratowy z robocizną i z materiałem, plus jeszcze robocizna za lamele, no bo to jest jakby inna para kaloszy. Efekt wizualny końcowy od 0 do 10 dla ciebie. Ja mam oceniać znowu? Tak, masz znowu oceniać. OMG. No to niech będzie 8. Zuzia powiedziała 8 i jestem w szoku, bo mi mówiła coś innego. Nie kłam.
Ale co, ogólnie mówię? Ogólnie, tak, nie, całej elewacji. Po prostu ja ci mówiłam, że mówiłam coś innego odnośnie tych lameli. Uważam, że one nie są warte tylu pieniędzy. Okay. I jeżeli nie mielibyśmy na nie rabatu, to bym się w tyłek ugryzła, bo to, no nie, bardzo nie. Mikrofon założyliśmy, bo trochę wieje. Nie wiem, czy Zuzie było słychać. Mam nadzieję, że było słychać. Ja myślę, że na nasze możliwości finansowe i na to, jaki mamy projekt, jak to wszystko wyszło, dałbym tą też 8, między 8 a 9. Nam się naprawdę bardzo podoba. Jak będą kamienie, podoba. Będą płyty. Tak, jak wszystko będzie, wyglądało, wszystko będzie już tak skończone na tip-top, będą wisiały wszystkie elementy elewacji, które zresztą zobaczycie na materiałach, no to myślę, że będzie naprawdę, naprawdę w porządku. Chyba powiedziałem Wam o wszystkim. Powiedziałem o technicznych sprawach, o kolorach, o cenie, obeszliśmy dookoła, wybory. To co? Biorę kamerę, obchodzimy jeszcze dookoła, a my widzimy się w kolejnych odcinkach. My appetite, don't leave me alive.